Halo? No siema. No ja wiem, że wtedy poszła opona, ale zróbmy to jeszcze raz. Ja teraz zrobiłem pełen przegląd ronda, jest wszystko w porządku. Ale na pewno? Tak, na słowo. Ale przysięgasz? Tak, przysięgam. No dobra, dobra, to na razie. Ja tu z miotłą latałem. Nie oszukałeś. Nie oszukałem, powiedziałem, że przysięgam. No, zobaczę kamienia, to jedziemy do domu. Dobra, czekaj, a tu? Nie. No, no to ciśniemy. Chyba namówiony. Dzisiaj kolejna piękna furka. Już ją trochę słychać, ponieważ podjeżdża. Nietypowy wydech, nietypowy design. I w ogóle ta fura, szczerze mówiąc, cała jest nietypowa. Zobaczcie tylko. Dzisiaj koszulkę dobrałem świetnie pod kolor samochodu, ponieważ Bartek jest właścicielem świetnej M2, świetnie, bo ładnie się prezentuje w ujęciach, ale również na żywo. Generalnie jeśli chodzi o elementy silnikowe, wszystko jest fabrycznie zostawione. Przede wszystkim z tego względu, że to jest samochód, którego używam na co dzień. I czy to jest śnieg, czy to jest deszcz, czy jest sucho, no to po prostu jeżdżę nim codziennie. I pierwsze co zrobiłem, to wymieniłem wydech na Remusa. No i dodałem kilka smaczków, takich jak pas, który na pewno będziecie mogli zobaczyć gdzieś tam w jakiejś przebitce. O, ten pas jest świetny, bardzo wyróżnia twój samochód. Dodałem takie progi czarne a la M-Performance w M4. Troszkę zmieniłem światła tylne, troszkę zmieniłem przednie. Oczywiście wszystko z homologacją. Jest grill wymieniony? Grill wymieniony, dyfuzor. Dyfuzor na karbonowy z tego takiego, według mnie, chamskiego plastikowego. Ja nigdy nie jeździłem M2 jeszcze. To jest moja pierwsza okazja. Jest. To jest moja pierwsza styczność z tym autem. Aczkolwiek jak wyjechaliśmy przed nagraniami z Bartkiem na autostradę, ja byłem bardzo zaskoczony tym, jak ten samochód się zbiera. Nie dziabię go, nie wiadomo jak, żeby miał 450 koni i żeby cały czas był odklejony, no bo to też nie o to chodzi, bo nie sztuką jest zrobić samochód, który ma 500 koni i ledwo się klei. Tylko sztuką jest zrobić sobie samochód tak, żeby budząc się, ja zawsze mówię, jak mi się nie chce wstać, to przecież sobie przypominam, że muszę wstać i p***nąć pedał. Nie? Nie, jest to taki duży element motywacyjny dla mnie, że wstaję i będę robił coś, co lubię, to jest raz, a dwa, coś, czym lubię. W ogóle powiedz mi, Bartek, co to ma znaczyć w BMW-kach, ponieważ totalnie tego nie rozumiem. Czemu tam przy obrotomierzu jest ikonka akumulatora, który czasami się odzywa? Na przykład jakbyś teraz odjął gaz. No tak. To jest jakaś rekuperacja? Tak. Generalnie chodzi o to, że we wszystkich modelach BMW tych nowszych jest taki pomysł, że możesz sobie robić jako driving, no nie? Masz tempomat tutaj? Tak, tempomat jest, aczkolwiek rzadko używam, bo... No. Lepiej się cieszyć frajdą z jazdy. Teraz się zaczyna. Właśnie, tego tempomat nie zrobię. Teraz jesteśmy na komforcie, więc tak naprawdę na otwartych klapach i na komforcie jest najciszej, jak się da w tym momencie. Kurde! Co tu się stało? Jak kot. O, ale ja już mam sztywne udo. Powiedziałem na początku, że nie mam nic temu auto do zarzucenia. Mam. Jego dużym minusem jest bak, który nie pamiętam dokładnie ile ma, ale chyba nawet nie ma 50 litrów. Możesz wierzyć lub nie, ale naprawdę jak spadnie czasami kreska poniżej połowy, to on już mówi 90 km w zasięgu. Jak? Kurde, pół baku jest prawie, nie? Sprawdźmy teraz te tryby,
wydechu. Poproszę komfort. Poproszę sport. O, tu już się czai się zabójca. Ja pierdzielę. No to teraz sprawdzimy, jak zachowuje się BMW M2 przy jeździe bokiem. Ciężko! Ciężko ją postawić! Ja pierdzielę! Co to jest za maszyna? To jest ten moment, kiedy sprawdzam reakcję Bucza na M2. Możesz czuć się zaszczycony, jesteś chyba jedną z trzech osób, które jeździły tym samochodem. I każdy mi to mówi. Właśnie jest komfortu. No taki mięciutki jest. Mięciutki, szybciej zmienia biegi i wolniej trochę to robi. No już teraz mamy do czynienia z czymś ciekawym. Ja w ogóle bardzo zwracam uwagę na lusterka w samochodach. W Lambo Huracanie na przykład miałem bardzo wąskie lusterka, a w Aventadorze bardzo dobre, szerokie. A tutaj na plus na przykład, to znaczy dobrze pewnie się czuję. Patrzcie, kierowca BMW zmienia, wrzuca kierunkowskazy. Ty, ja raz rzuciłem i mi się zepsuł. Serio? To lepiej, już nie będę robił. Nie pamiętam do końca, ile producent przewidział na to, że możesz zrobić ile razy launch control, bo po jakiejś tam puli tracisz gwarancję, no nie? I dlatego właśnie zrobiliśmy launch control. Teraz sobie zmień w tym momencie na sport, kliknij. Od razu. I teraz sobie dotknij mocniej pedał. Tylko sport. To jest tylko sport, no. Sprawdźmy ten Sport Plus. I on jest od razu bez trakcji. Ja sobie tą trakcję... Nie. To jakby tu już są kolejne tryby. Jak masz Sport Plus, to jest oddzielny tryb, bo tym wyłączasz Sport Plus. Aha. Teraz masz jeszcze tak jakby trochę sport, ale jeszcze tak... O kurde! Jak to leci? Ile to jest? Ja patrzyłem na licznik i ile to jest? 4,5? No, może być. Katalogowo jest 4,2. Mogę teraz, proszę. Ostatni raz. Namówiłeś. Nie, bo to jest... Ja pierdzielę. No, daje dużo frajdy, no dlatego to jest to, co ci mówiłem. Jeżeli się nie przejedziesz, to możesz rozmawiać, wiesz, gdybyś porównywać go, ale tym samochodem trzeba się przejechać. Ale jeszcze gdzieś. Wow! Ja bym miał... Musimy kończyć, bo ja to będę miał za każdym razem, jakby. No i to jest to. Ja nie umiem tym autem spokojnie jeździć to teraz. To jest ten banan, o którym ci mówiłem. Musisz wstać rano, żeby przejebać w pedał. Słyszysz burzę? Masz parasol? No. To jest to. Ten drugi taki. Ten drugi to jest taki niedokończony, pozostawiony. Tak. Złapaliśmy przez ostatnie 50 minut takie zarąbiste światło do zdjęć, że cały czas z Bartkiem robiliśmy. Wszystko będzie na naszych Instagramach, więc zobaczcie sobie. My się już żegnamy, Bartek. Bardzo, bardzo ci dziękuję, że mogłeś mi pokazać ten samochód. Wielkie zaskoczenie. Dziękuję w waszym imieniu, że Bartek mógł wam pokazać to. Jeszcze raz wszystkiego. Czekajcie, muszę coś powiedzieć, tak? To, co chciałem powiedzieć.
klikajcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Bo ja nigdy tego nie mówię i potem żałuję, bo powinienem mieć dużo więcej subskrypcji niż mam. Filmy mają po miliona, a ten, nieważne. Dzięki wielkie jeszcze raz i cześć, do jutra.